Stoję właśnie przed Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta, inaczej Willi Schroedera. Jest to miejsce z bardzo bogatą historią. Wejdźmy więc do środka. Kim był Gustav Schroeder? Był przemysłowcem, miał fabrykę linii sieci tutaj w Gorzowie, w dawnym Landsbergu, bo kiedyś się Gorzów nazywał Landsberg. No, był bardzo bogatym przemysłowcem i sobie wybudował w 1903 roku. Jeszcze dodatkowe budynki, tak jak powozownia, kort tenisowy. Co możemy dziś takiego najbardziej ciekawego zobaczyć w tym muzeum? No, w muzeum jest dosyć dużo rzeczy ciekawych, bo mamy bardzo ciekawe eksponaty. Mamy tutaj nawet pokazane, jak tu kiedyś sobie ludzie mieszkali, jako to, taki pokój, taki dzienny. Mamy obrazy naszych polskich malarzy, mamy konfisarstwo, wyroby z cyny. Wyobrażam sobie, że Gustav Schroeder w tym właśnie pomieszczeniu witał swoich gości, znajomych, przyjaciół czy partnerów biznesowych. Dzisiaj spogląda na nas z portretu. Zachwyca do nas wiele elementów, między innymi stolarka, która jest tutaj oryginalna, z wieków XIX i XX. Po upływie lat trzyma się tutaj świetnie i wygląda zachwycająco. Trzeba przyznać, że Schroeder wybrał sobie naprawdę piękne miejsce na zbudowanie domu. Latem wyglądało to jeszcze lepiej, ponieważ wszystko kwitło, a jego dzieci czy wnukowie grali sobie w piłkę lub jeździli na rowerze. Co ciekawe, w porach letnich okna oraz ramy okien były opuszczane przez oto właśnie ten mechanizm. W górnym piętrze znajdują się prywatne pomieszczenia Schroederów, więc to jest sala koncertowa, w której Gustav Schroeder organizował różne koncerty. Muzyka rozbrzmiewa tu do dziś.